witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami, trzeba powiedzieć, już spora część przygotowań Gwardii Koszalin Bałtyku, Koszalin do rozgrywek piłkarskiej trzeciej lidze. Dzisiaj moim Państwa gościem jest trener zespołu koszalińskiego Gwardii, Tadeusz Żakieta. Witam. Witam, dzień dobry Państwu. Trzeba powiedzieć, że no naprawdę intensywny chyba macie okres w tej chwili przygotowań, sporo meczów sparingowych, no ale też już macie za sobą obóz. No tak, jesteśmy po obozie, bardzo intensywnie tam go spędziliśmy, że tak powiem. Przed nami gry kontrolne, dzisiaj taki dwumecz, a właściwie trójmecz, tak, bo Iskra, Wybrzeże i my. Przed nami kolejne sparingi, także staramy się przygotować formę optymalnie na pierwszy mecz, który rozegramy w Stężycy z Radunią. Gwardia Koszalin rozegrała dwa mecze sparingowe. Rywalami były Wybrzeże Biesiekierz i Iskra Białogard. W pierwszym spotkaniu z Wybrzeżem zespół koszański wygrał 2-0. Trafienia zaliczyli Kacper Kowalewski i Hubert Szczypka. W drugim meczu koszalianie błysnęli jeszcze lepszą skutecznością. Wygrali 6-0. Trafienia zaliczyli po 2 Dominik Drzewiecki, Michał Schubert oraz po 1 Aleksander Karbowiak i Paweł Bednarski. Dwa spotkania wygrane. Jak oceniacie dyspozycję w tym momencie? Można rzec, że po wynikach wygląda to całkiem nieźle, chociaż i tak Liga to zweryfikuje. Wydaje mi się, że te drugie spotkanie, bo w pierwszym trener postawił głównie na młodzież, ale w tym drugim spotkaniu, gdzie wygraliśmy z Iskrą Białogard, postawił już na ten bardziej doświadczony skład i bardziej wyjściową jedenastkę na mecz ligowy. Wygraliśmy pewnie. Wydaje się, że powinno być dobrze. Co pokaże Liga, zobaczymy. W sezonie 2018-2019 w trzeciej lidze występować będą następujące drużyny. Pogoń 2 Szczecin, Świt Szczecin, Kotwica Kłobrzeg, Jarota Jarocin, Mieszko Gniezno, Lech 2 Poznań, Gwardia Koszalin, Wieżyca Pelplin, Górnik Konin. Druga część zestawu: Bałtyk Gdynia, Bałtyk Koszalin, Radunia Stężyca, Sokół Kleczew w Da Świecie, Łukniarz Kalisz, Polonia Środa Wielkopolska, Chemik Bydgoszcz, a także KP Starogard Gdański. Oto pierwsza kolejka. Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Lechem 2 Poznań. Gwardia Koszalin rywalizować będzie na wyjeździe z Radunią Stężyca, Kotwica Kołobrzeg podejmować będzie Pogoń 2 Szczecin. W pozostałych spotkaniach Wieżyca Pelplin zmierzy się z Jarotą Jarocin, Świt Szczecin podejmuje Górnika Konin, w Da Świecie zmierzy się z Chemikiem Bydgoszcz, Bałtyk Gdynia podejmuje Polonię Środa Wielkopolska, Mieszko Gniezno zmierzy się z Włókniarzem Kalisz i KP Starogard Gdański podejmie Sokoła Kleczew. Kolejka zaplanowana jest na 11 sierpnia. Trzeba powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o dobór rywali, no nie są to rywale z najwyższej półki, zespoły piąto-czwartoligowe, ale mimo wszystko nie jest to jakiś sposób na trening. To nie jest przypadkowy dobór tych rywali, tak? Nie jesteśmy zespołem, który jeszcze niedawno reprezentował rozgrywki drugoligowe. Zespół jest, można powiedzieć, może nie w budowie, ale w przebudowie na pewno. Jest gro zawodników, którzy do niedawna grali w juniorach, a większość również jest jeszcze juniorami. Zespół, który dzisiaj grał z Biesiekierzem pierwsze 50 minut, nie wiem, dwóch chyba tylko młodzieżowców, pozostali to juniorzy jeszcze. Także no, gdybyśmy grali z zespołami silniejszymi, to też nie wykonalibyśmy pewnej pracy, która jest przed nami. Tak? Przyjdzie czas na spotkanie się z zespołem mocniejszym. Mamy Puchar Polski z Rowem Rybnik planowany. Jest też sparing przed samą ligą, zespołem teoretycznie silniejszym od nas. A ci sparing partnerzy, z którymi teraz gramy, są dla nas odpowiedni. Po spadku z drugiej ligi trzeba powiedzieć, że właśnie chyba w tym kierunku odmłodzenia zespołu poszedł klub. No ale to też w jakiś sposób lekkie zagrożenie, bo tak naprawdę niewiele można się spodziewać w tym momencie po zespole. Dopiero jak liga ruszy, wszystko zweryfikuje. No tak, jest lekkie ryzyko, że ta młodzież w przypadku sytuacji takich, że 2-3 mecze będą w czapkę, no to może się ciężko być z podniesieniem. Natomiast no, kiedyś tym młodym ludziom trzeba dać szansę. No, mają tutaj u mnie zaufanie, myślę, że u prezesa i zarządu całego również. Będziemy robili wszystko, żeby ich odpowiednio wprowadzić, żeby ta woda nie była za głęboka. Fajnie by było, aby przyszły za tym wyniki, natomiast no zobaczymy. No. Myślę, że ciężkich chwil w tej rundzie nie będzie brakowało, ale jesteśmy optymistami. Trzeba powiedzieć, że to tak nie do końca zespół został zupełnie odmłodzony, bo wielu też doświadczonych zawodników pozostało w drużynie. Zatem nie można powiedzieć, że drużyna się kompletnie rozsypała.
No nie, najmniej ucierpiała defensywa, tak, bo tutaj praktycznie poza Baranowskim, który nas opuścił, i Shimurą, pozostali zostali, tak, czyli Dondera doświadczony, Stańczyk, Wojciechowski doświadczony, kapitan drużyny, jest Maciąg, jest Majtyka, także tutaj jest Hartle w bramce, jest Dulewicz, jest też młody Bachleda, który rozegrał kilkanaście meczy na poziomie drugiej ligi, także myślę, że ta formacja defensywna jest okej, tak. Tutaj szukaliśmy zawodników do środka pola głównie, bo tutaj praktycznie wszyscy odeszli, bo nie ma ani Dziętarskiego, ani, tak jak mówiłem wcześniej, Shimury, nie ma Poźniaka, nie ma Przyborowskiego, nie ma, tak, no tutaj dostaliśmy najbardziej, tak, boki w miarę, nie ma napastnika, szukaliśmy, znaleźliśmy Drzewieckiego, szukamy jeszcze jednego, no sam jestem ciekawy, jak to wszystko zafunkcjonuje. Trochę mówię tutaj o wzmocnieniach z... Jeżeli chodzi właśnie chodzi o formację ofensywną, to jakaś niespodzianka jest szykowana, jeżeli chodzi o atak? Czekamy jeszcze na napastnika, który ma się pokazać w poniedziałek. Sami jesteśmy ciekawi. Szukaliśmy na rynku polskim, jest bardzo ciężko znaleźć. Szukaliśmy wśród młodych ludzi również. Tutaj w Gwardii no, ciężko też w juniorach znaleźć napastnika, taki, który zagwarantowałby nam odpowiedni poziom na poziomie trzeciej ligi. Nie dochowaliśmy się jeszcze takiego. W innych formacjach ci młodzi się pokazują, tak, czy w środku, czy gdzieś na boku obrony, czy na defensywnym, kilku fajnych chłopców. Jest okej. Okay. Natomiast no, tutaj w napadzie takiego człowieka nie ma. No, jest kierunek ukraiński. Zobaczymy, czy nam to wypali. Sam jestem ciekaw. W poniedziałek, jak mówiłem, wcześniej ma się pokazać. Będziemy go tutaj testowali 2-3 dni i wtedy podejmiemy decyzję. No, trzeba powiedzieć, że taki trochę ukłon tutaj ze strony Zarządu Obiektów Sportowych. Dosyć szybko jak na Gwardię trafia się na swoje boisko. No tak, wyjątkowo szybko. Już tęskniliśmy za boiskiem. Praktycznie pierwsze 2 tygodnie okresu przygotowawczego jeździliśmy do Sianowa, a potem na całe szczęście udało nam się wyjechać do Wałcza, gdzie mieliśmy do dyspozycji też boisko w niezłym stanie. No i po powrocie pierwszy trening na górce, drugi na pralni i tutaj trzeci dzisiaj na płycie głównej. No płyta jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Będziemy robili wszystko, żeby jej nie zniszczyć. Mam nadzieję, że ZOS również zadba o to, żeby była podlewana, koszona, nawożona i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że też jest spora intensywność grania. Dzisiaj dwa pojedynki, może nie w pewnych wymiarach, ale mimo wszystko dwa mecze. Za chwilę gracie kolejne sparingi, to też dzień po dniu. No tak, głównie skupiliśmy się w tym pierwszym okresie przygotowawczym nad pracą nad motoryką ogólnie pojętą. W związku z tym tych treningów piłkarskich nie było za wiele, ze względu też i na stan nawierzchni w Sianowie, tak, gdzie wykonaliśmy pewną robotę. Typowo piłkarskich treningów nie było za wiele, w związku z tym no, cieszymy się każdą nadarzającą chwilą, żeby pograć piłkę, po prostu mówiąc krótko. No i robimy to, jest okazja, żeby jeszcze... A że kadra jest bardzo liczna, bo jest prawie 20 kilku zawodników, łącznie z juniorami, tak? No to staramy się, żeby pograć tych sparingów jeszcze. I w związku z tym, no, żeby nie grali po 45 minut, po 30 minut, no to zamawiamy gdzieś tych sparing partnerów dzień po dniu, żeby chłopcy zagrali w pewnym wymiarze. Moim Państwa gościem był dzisiaj trener Tadeusz Żakieta. Jak widać, mocno przygotowuje się drużyna do rozgrywek trzecioligowych, ale wcześniej jeszcze planowany jest mecz pucharowy i sporo meczów towarzyskich. Zatem Państwa na te spotkania zapraszam, a dzisiaj to wszystko. Moim Państwa gościem był Tadeusz Żakieta, Gwardia Koszalin. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.